Dobry wieczór, ja się nazywam Majk Urbaniak i witam Państwa na naszej grudniowej odsłonie trwającego już 3 lata cyklu Moja Historia, cyklu, który poświęcony jest najwybitniejszym postaciom polskiego teatru. I oto dzisiaj niespodzianka, wybitna postać polskiego teatru, aktor totalny, pan Jan Peszek. Witam.
Panie Janie, tu jest mikrofon. Koniecznie. Bardzo proszę, tak. Ja właściwie słyszałem, że to wszystko się zaczęło od Rity Hayworth. No ja z tym miałem mało wspólnego, ale jest taka legenda rzeczywiście w mojej rodzinie ze strony matki, iż mój dziadek Stefan Krakowski, który z bardzo długiej emigracji znajdował się w Stanach Zjednoczonych, był piekielnie przystojnym mężczyzną, pełnym wdzięku i szarmu. No i Rita Hayworth, która jeszcze nie była Rita Hayworth, była kilkunastoletnią dziewczyną, bardzo się w nim podkochiwała. Tak opowiadały ciotki. Jeśli idzie o lata, to by się mogło zgadzać, ale no nie badałem tej sytuacji. Więc jeśli to miało jakiś wpływ, może jakiś podświadomy, ale nie sądzę. No właśnie, na moje wybory. Bo nie ma w rodzinie chyba, nie było aktorskich żadnych tradycji, prawda? Nie, ja byłem pierwszy, zupełnie. Miałem zresztą zostać kimś innym. Dentystą? Dentystą, tak. Po ojcu. Ojciec był bardzo zawiedziony. Ja jestem z szóstki rodzeństwa, pierwszy, więc byłem szykowany do tego zawodu jako pierworodny. No ale dostałem się do szkoły teatralnej, do której tak poszedłem niechcący. Nie z takiego jakiegoś marzenia i desperacji, która często towarzyszy takim wyborom. No a ponieważ egzaminy w szkole były pierwsze, dostałem się, więc już zostałem na tym. To my do egzaminów zaraz dojdziemy, ale chciałem się zatrzymać przy dentyście, bo Panie Janie, w sumie porządny zawód, pieniądze chyba też nie najgorsze. Nie rozważał Pan nawet przez chwilę? Nie, to znaczy chciałem sprostać oczekiwaniu ojca. Klepałem mostki, tam jakieś korony, aha, coś tam. O, Wacław z Zemsty we Wrocławiu. Więc nie wykazywałem jakiegoś buntu, ale też nie bardzo wyobrażałem sobie. Wiedziałem jedno, że będę miał po ojcu wyposażony świetnie, jak na owe czasy, gabinet. Ojciec był wspaniałym praktykiem i w związku z tym miał mnóstwo klientów spod Beskidzia, więc miałbym spokojne, dostatnie życie. Ale jakoś tak... Nie wyobrażałem sobie, że mogę zostać dentystą. Szkoła teatralna mi się wydawała domem wariatów, zupełnie. Ja z takiego domu właśnie sytego, dobrze ubrany, w garniturze, bo to był upał czerwcowy po komersie i w białych tenisówkach, bo trzeba było mieć miękkie obuwie, wzbudziłem ogromną radość na przykład Janka Nowickiego, który na ten widok strasznie jakoś się rozczulił. No w Kanadzie to wszystko wydawało mi się jakieś nierealne, nieuchwytne i nie za wszelką cenę. Ja się dostałem z listy rezerwowej, ktoś zrezygnował, a ja już byłem pod kreską, także ledwo. Świetnie miałem wszystkie te teoretyczne egzaminy, zdałem. Do szkoły zaraz dojdziemy, ale ja bym jeszcze chciał zapytać, bo Pan mówi o Podbeskidziu, ale Pan, Panie Janie, nie urodził się tam, prawda? Nie. Urodził się Pan w innej miejscowości. Tak, urodziłem się w maleńkiej żydowskiej miejscowości Szreńsk. Na Mazowszu. Na Mazowszu, to jest między Mławą a Żurominem jakoś tak. Byłem tam dwukrotnie. A dlaczego stamtąd jest rodzina? Dlaczego Pan się tam urodził? Nie. To był 44 rok, ostatni rok wojny i matka moja, niezwykle atrakcyjna młoda kobieta, została wywieziona w czasie wojny do rodziny niemieckiej w Königsbergu, czyli w Kaliningradzie obecnym, w Królewcu Polskim. I tam, proszę, ja zapomniałem przecież, że ja z Państwem mam dla Państwa rozmawiać, a cały czas kieruję do pytającego oczy. Po prostu to była 19-letnia dziewczyna, która no po prostu została wywieziona tam na roboty tak zwane. Ojciec jako jeniec wojenny tamże po prostu z grupą i czterech czy pięciu kolegów
ponieważ zaczynali pracę jako technicy dentystyczni tuż przed wojną, więc byli tam dowożeni z Oflagu do tej rodziny niemieckiej i ojciec Jan tam poznał Karolinę. No i to była jakaś szalona absolutnie namiętność, także zmajstrowany zostałem w Królewcu, ale już się zaczęły naloty i matka musiała po prostu wyjechać i dziadkowie, ten dziadek od Rity Hayworth, właśnie z babką Stefanią, Stefanii Stefania, Stefanostwo się adresowało listy, uznali, że niebezpiecznie będzie po prostu się ukryć tam w tym Szańsku, ponieważ tam mieszkała położna, znajoma dziadków, ich dobra znajoma, która no, może pomóc. No, z tym miejscem się wiąże pewna historia, że jako dorosły mężczyzna i wiozłem mamę do jej rodziców, czyli moich dziadków i zapytała mnie niechcący, nigdy o tym nie mówiła. To było dla niej jakieś traumatyczne przeżycie. No w każdym razie zapytała mnie, czy jadąc na wakacje, czy chcę zobaczyć miejsce, gdzie się urodziłem. Ja mówię, no oczywiście, nikt mi o tym nie mówiłaś, tak. Zatrzymałem samochód. Gdzieś tak kilka domów dalej, mama nie chciała tam wchodzić, opisała mi. Będą takie trzy schodki, parterowy domek, wejdziesz w długą sień, po prawej stronie pokój, po lewej stronie, kiedy wejdziesz, duża skrzydliwa szafa. Ja wiem, mamo, ale od wojny minęło już sporo lat tam, po pierwsze ktoś inny może być. No ale rzeczywiście wszedłem, wszystko się zgadzało, skrzydliwa szafa, jakieś młode małżeństwo z dzieckiem i pieskiem. Więc ja, czując się intruzem, powiedziałem, że mam takie dziwne zlecenie. I że za tą szafą trzeba ją przesunąć, są maleńkie drzwi z takim witrażykiem i tam jest kompletnie ciemne miejsce, bez okna, bez niczego, gdzie się urodziłeś. I gdzie się ukrywaliśmy w gruncie rzeczy, bo już się front toczył. No i rzeczywiście poprosiłem młodego człowieka, żeby mi przesunął. On tak patrzył troszeczkę na mnie dziwnie. Pan wszedł do ich mieszkania, powiedział, że ma zlecenie, oni przesuwali panu szafę. Tak, no, znaczy, że mama prosi i że... Tak, i ta kobieta, pamiętam, tak spojrzała na mnie, jakbym ukrywał jakąś tajemnicę, że tam jest pewnie od powojnia jakiś skarb. Także mówi, chodź, przesuń, prawda? Przesunęliśmy tę szafę i rzeczywiście, małe drzwi z witrażykiem, wszedłem do środka. No kompletnie ciemno, wilgotno, pajęczyny, no bo to taka klitka jakaś mała. I tam mama mnie urodziła. No potem, kiedy front jako tako był bezpieczny, choć on nigdy nie jest bezpieczny, dziadek zaprzągł konie do bryczki i zabrali mamę ze mnie do Zielunia, bo tam mieszkali. To jakieś, nie wiem, 30 kilometrów chyba. Więc nie urodziłem się, urodziłem się w Szańsku. Uprzedzam, że ja jestem dygresjonistą. Proszę pokazywać nożyczki, jak coś jest nieciekawe. Panie Janie, to jest pańska historia. Bo, znaczy ja myślę, że mam szczęście, bo to była jakieś taka miłość z gwiazd, no taka jakaś niezwykła naprawdę. Mama zresztą szalona osoba. Kiedy się urodziłem, dwa miesiące po, ja się w lutym, marzec, kwiecień, w kwietniu, Królewiec był bombardowany, i mama się zawiozła mnie, żeby pokazać mi ojcu. I to było przecież jakieś desperackie absolutnie. Jest taka opowieść, mama opowiadała, że kiedy mnie niosła zawiniętego tutaj, już przez ten Oflag był jakoś otwarty, oni tacy zarośnięci, ci więźniowie. Niemiec jeszcze się napatoczył i przedstawił mamie karabin, kazał się położyć w bruździe i co tam masz? I mama tylko mówi, że się modliłam, żebyś nie zakwilił, nie zapłakał. Powiedziała, gęś, dla kogo? Dla ukochanego. I on ją puścił. I mam takie zdjęcie z tego właśnie, tej wizyty. Ojciec mnie trzyma taki bardzo zarośnięty w pasiaku. Oczywiście więźniowie z Oflagu nie mieli tatuaży numerów, tylko numery mieli wypisane tutaj na piersi i moja żona po latach, przeglądając archiwa takie domowe,
O, z Nowiaszakiem jestem. Wasantazena sztuka. Wszystko teatr polski. We Wrocławiu. Mówi, ale patrz, przecież numer ojca obozowy, to zdjęcie jest w archiwach, to jest dokładna data twoich urodzin. 44.02.13. No to, wiecie państwo, to są takie właściwie kompletnie nie do wytłumaczenia. To są irracjonalne zdarzenia, których się nie tłumaczy. Znaczy ja twierdzę, że ten cały ciąg, że ja po prostu jestem, że powiem, z jakiejś ekstra sprawy. Bo nie dlatego, żebym był wyjątkowy, tylko że te okoliczności były ekstra, były po prostu jakieś wyjątkowe i one dają mi siłę. No to, że pan jest z ekstra, to się nie da ukryć, panie Janie, tak. To my w to wierzymy. Ale to gdzie pan się wychowywał w takim razie? Po roku ojciec... wrócili stamtąd i byli w Zieluniu u dziadków. Aha. I po roku no, trzeba było po prostu z rocznym dzieckiem gdzieś znaleźć. Wszyscy wtedy wędrowali, to był 45 rok. I ostatecznie wybór padł na Andrychów. Małe miasteczko podkrakowskie, blisko Wadowic, to państwo lepiej zlokalizują. Papieskich Wadowic. I tam się osiedlił ojciec z mamą ze mną i również osiedliła się tam jego siostra, ojca i brat rodzony, wszyscy ze wschodu. Rodzina w kupie. Rodzina w kupie, tylko ciotka Wiktoria, moja najbardziej ukochana, wraz z całą wsią została spod Stryja do Zagórza. To jest taka mała miejscowość pod Wolinem, nad Zalewem Szczecińskim. Tam uwielbiałem jeździć na wakacje, było dużo ruin takich poniemieckich i tam można było szaleć. Także że stąd się wziąłem w Andrychowie. Ojciec sam otworzył praktykę. Najpierw tylko jako technik dentystyczny, potem zrobił uprawnienia, no musiał dokończyć to, co wojna przerwała. Pamiętam, że jeździł do Wrocławia na Akademię Medyczną. No i potem dość szybko się jakaś świetna pojawiła klientela. Taka jest to historia. A czy mama czymś się zajmowała, czy też zajmowała się domem? Bo wiem, że pięcioro rodzeństwa pan tak, miał, prawda? Nie. Jako najstarszy, pierworodny, czyli w sumie sześcioro dzieci. Sześcioro dzieci, tak. Cztery siostry i brat i ja. No mama miała wystarczająco zajęć, żeby no tak. To wszystko... Za kilka etatów. Była szalenie żywotną kobietą. Pamiętam, że biegałem, jak się pojawiały nowe rodzeństwo, biegałem z mlekiem. Były takie odciągarki jakieś z taką gumą. Mama była taką mleczną kobietą, ogromnie dużo pokarmu miała. I biegałem, zwłaszcza jak groziło burzą, To mówiła, musisz szybko biegnąć, ponieważ się mleko zważy, prawda? I będzie kłopoty żołądkowe miało dziecko. No więc biegałem, już wiedziałem gdzie, do jakich domów z tym mlekiem w torebce i w tych szklanych, znaczy, buteleczkach. No i taki byłem też roznosicielem mleka od matki. Także mama, no a potem przyszło mi wychodzić na spacery z siostrami, nie cierpiałem tego. Potem wziąłem odpowiednie odwety, prawda? Także, ale utrzymujemy doskonałe stosunki, razem wszyscy żyją i no, trójka w Stanach. Aha. Dwie siostry w Polsce. Bo to jest ten trudny los najstarszego, prawda? Kiedy jest więcej dzieci, no to ten najstarszy trochę jest takim rodzicem jednak. No, zwłaszcza siostry są dokuczliwe. Rozumiem. Tak. Idźmy dalej w takim razie. Chciałem pana zapytać, panie Janie, o początek teatru, bo pan nadmienił na początku, że to była właściwie jakaś taka decyzja niewymarzona, z tego co zrozumiałem jakoś, tylko jakaś... Ale skąd ta szkoła teatralna? Dlaczego pan dokładnie? Będzie mi łatwiej odpowiedzieć teraz i nie będę jakoś tak specjalnie wymyślał, ponieważ na moje 70. urodziny, co było 3 lata temu, postanowiłem wykazać się teatralnie w tej sprawie, ponieważ wiedziałem, że tak media troszeczkę się udzielą i to takie zawsze jest banalne i jednakowe. Jubileusze też średnio znoszę, więc poprosiłem Cezarego Tomaszewskiego, z którym wspaniale mi się pracuje, żeby coś wymyślił.
i że ja chętnie zagram mój scenariusz szeferowski w pierwszej części, a w drugiej no coś, jakiś appendix, no jakiś taki dodatek ekstra. No i rzeczywiście on półtora miesiąca wysłuchiwał opowieści z mojego życia i wpadł na pomysł, żeby wybrać 30 tych opowieści, które jego zdaniem mnie ukonstytuowały także jako aktora. I wymyślił diabelną rzecz, mianowicie, że ja te wszystkie opowieści będę dośpiewywał do Glenna Goulda, który dośpiewuje wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. To brzmi jak Cezary Tomaszewski. Jak Cezary Tomaszewski. I ja to robię w drugiej części. No i tam wśród, teraz do rzeczy, wśród, nie znam, nie wiem co ty. Ach, to jest Konrad w Wyzwoleniu w reżyserii Golińskiego. Konrad, tak. Powiedział wtedy, że jestem rarogiem wśród aktorów. Nie wiem, czy to była pozytywna opinia, bo Kuc Kazimierz powiedział, że jestem poetą. To jest, wydaje mi się, pozytywne. Tak. No w każdym razie, lepiej tam nie zerkać. W każdym razie... My dojdziemy jeszcze w każdym razie, do tych fotografii. Wśród wielu tych takich no, najpierwszych naprawdę wariacji, zdarzeń, które się złożyły na te wariacje, na przykład jest taka, że ja idealnie kłamałem. Idealnie kłamałem po prostu, nie do poznania. Na przykład uciekałem do takiej czarnej danki, chyba cyganki, w przedszkolu w wieku tamtym. I długo się nikt nie mógł poznać, dopóki siostry zakonne, u których byłem w przedszkolu, po prostu zapytały, no dlaczego telefonów znowu tak nie było wtedy, dlaczego nie ma Janeczka, nie przychodzi, czy chory, czy co. Mama oszy w słup, bo ja byłem odprowadzony przez opiekunkę i znikałem. Ponieważ u Danki była bieda straszna i ten zapach mnie jakoś ekscytował. I te zabawki takie ze szpulek zrobione. I ona jakaś była taka niedostępna, nie chce się rozgadywać, ale to wszystko tam było ekstra właśnie. I oczywiście mama mnie w końcu wyczaiła, wyśledziła, poszła za mną. No i jedyny raz lanie, jakie od niej dostałem, to właśnie było na podwórku, na oczach całego przedszkola, na pieńku, miotłą, drapaką. I one, dzieci za nią krzyczały, czarownica, prawda? I co jest prawdą? I ja to oddziedziczyłem po mojej matce. Miotłą na pieńku? Na pieńku. No na szczęście nie obnażony tyłek był, bo to byłoby dość okropne. Ale też pamiętam właśnie, też tam jest taki motyw, że na przykład takie no, siostry robiły przedstawienia różne i ja nie pamiętam, co, kogo grałem, co tam i tak dalej, ale pamiętam zapach. Ja jestem szalenie taki sensualny i reaguję na smaki, zapachy, dźwięki i pamiętam zapach kulis. To były jakieś muchomory, kwiatki oczywiście, las. No ja tam coś tam podrygiwałem, prawda, wśród tych farb tam i na scenie stało wielkie pudło zawiązane ogromną kokardą. Ja miałem podejść, rozwiązać tego i tam wyskakiwała taka tancereczka, która tak się kręciła. No 3 lata, no nie można było wymagać jakiejś wybitnej gry, prawda, ale heca jest w tym, że tą tancereczką była moja przyszła żona. O czym oczywiście ani ona, ani ja nie wiedzieliśmy, bo skąd? Chociaż ja mając 6 lat przyszedłem do jej matki Zofii, bo nasze rodziny, no może się nie w Andrychowie nie przyjaźniły, ale na przykład byli pacjentami mojego ojca, to jest jasne. I po róże sztamowe przychodziłem, pamiętam, do pani Zofii i kiedyś oświadczyłem jej, oni mieszkali za miastem w takim domu pięknym, odżywiowym. I to zostało przez nią zapisane i włożone między bieliznę w szafie. Takie zdanie o to, którego ja oczywiście nie pamiętam, bo to mi przypomniano też już bardzo, bardzo później. Ze wszystkich dziewcząt w przedszkolu najbardziej odpowiada mi Teresa. Odpowiada mi Teresa i ja się z nią ożenię.
nie pamiętam tego, no tak się stało. Więc jakieś dziwne zrządzenia ciągle temu towarzyszą. Tutaj ta farba, tutaj coś. Potem oczywiście coś zagrałem w jakimś Domu Kultury w Andrychowie. Nawet nie coś, tylko... To jest niemożliwe, my jeszcze nie wyszliśmy z dzieciństwa nawet. Nie, tak to... No takie, no ale wie pan, no ten numer obozowy, data urodzin, to są jakieś czarodziejskie rzeczy, absolutnie. Żona z pudełka. Ja bym... Żona z pudełka wyskakuje jak diabeł, prawda? No to się tak... To nie leży na ulicy od tak sobie, prawda? Ale z nią się nie chciałem całować. Pod Głogiem. Jest też taka wariacja. Całusy pod Głogiem. Także no sporo było tam różnego rodzaju takich wokół teatru, ale w rodzinie nikt. Natomiast pamiętam, że rodzice opowiadali, jak jeździli do Bielska na przykład, albo do Krakowa na Solskiego, oglądać Solskiego. Jeździli w ogóle sporo do teatru. Pierwszą wyprawą, też jedna z wariacji, którą odbyłem z rodzicami, to właśnie była Rewia na lodzie, którą obejrzałem po raz pierwszy. Paris sur le glace. W Krakowie, w hali Wisły. Ale proszę sobie wyobrazić, że idąc na stację kolejową, bo nie mieliśmy samochodu w Andrychowie, mama, właśnie chyba czarownica w niej powiedziała, że musi natychmiast wracać do domu. Ale nie wiadomo było dlaczego i po co, mogliśmy się spóźnić na pociąg. Wróciliśmy i zastaliśmy w domu łóżko w płomieniach. Ugasiliśmy to i pojechali na rewie. No więc bardzo dziwne, takie też teatralne i jakieś dziwne bodźce, których ja nie uzmysławiałem sobie jako, no bo już pomijam kolędników, aha, prawda, no, którzy przychodzili z Turoniem, gwiazdą, tak, nasza sąsiadka z dołu, jeszcze zanim zamieszkaliśmy w dużym domu z ogrodem, zawsze po prostu była przerażona ta koza, ten Turoń kłapał, prawda, do tej Marysi. No i oni zawsze coś tam ukradli, a to kaczkę, a to gęś, a to coś, prawda. Mimo że dostawali duże wynagrodzenie, ale tamte kukiełki takie, które pamiętam jak dziś i taki zapach śniegu, który ze sobą wnosili. Ale... Bo droga od tego, od tych przygód też związanych gdzieś z teatrem, czy z, powiedzmy z takim teatralnym światem, a podjęcie decyzji o tym, że się idzie studiować do szkoły teatralnej, to nie jest taka oczywista. I chciałem pana zapytać, jeśli pan w ogóle pamięta taki moment, pani Janie, o takiej świadomej decyzji, że idę na egzaminy i zdaję do szkoły teatralnej. Nie, to było, to było kompletnie spontaniczne i złożone z jakichś szczątków. Z jakichś resztek, bo na przykład zagrałem w Domu Kultury Cezary Hrabkiewicz. Było trzech ludzi teatru, pan Marian Szczerski, nasz sąsiad, potem jego syn Piotr Szczerski, wielokrotny dyrektor i reżyser w Kielcach teatru, Cezary Hrabkiewicz i to wszystko w takich rogach ogrodu. Po rogach ogrodu. I on kończąc szkołę chciał wyreżyserować coś w Domu Kultury. No i mówi, zagracie z Krysią Cybulską, prawniczką z Wadowic, później, prawda, taką sztukę. I ja to najbardziej z tego wszystkiego pamiętam, jak żeśmy robili udźwiękowienie, że chodziliśmy z takim szpulowym magnetofonem, nagrywali pociąg, malowaliśmy dekoracje. To mnie najbardziej jakoś przekonywało, ale ze sceny pamiętam dziwną taką aurę, krępowało mnie, że się trzeba pokłonić. Jakoś ciągnęło i nie. I ta szkoła, jak już się tam pojawiłem, no to tak zaczęła mnie zasysać pomału. Tak raczej ja byłem obserwatorem niż pasjonatem takim No przecież dziekan Fulde od razu mnie przejrzał i wiedział, że jestem właśnie taki, który nie klnie, który w ogóle w ubraniu, w tenisówkach. I mówi, proszę teraz mnie tutaj strasznie poprzeklinać. Najgorsze słownictwo, jakie pan sobie wyobraża. Aha. Dworcowe, uliczne, okropne. No i ja nie wiem, no wykrztusiłem coś żenującego, że ja sobie nie pozwolę i chciałem powiedzieć w kaszę dmuchać, ale mi zabrakło słowa i powiedziałem w ucho dmuchać, co było kompromitacją w ogóle. No proszę sobie wyobrazić, no dzisiaj, no nie pozwoli w ucho dmuchać. No masakra, no po prostu jakieś dziwo skądś przyszło do szkoły. To jest radykalne rzeczywiście stanowisko. I tak...
No i tak się tak wymacywałem te szkoły, oczywiście koledzy, akademik, zaczęło mnie tak troszeczkę zasysać. No ale zawsze twierdzę, że trzeba robić rzeczy, których się nawet nie rozumie, byle robić. I ja pamiętam Boguś Kierc, mój kolega z roku, aktor, poeta, reżyser, poprosił mnie, żebym czytał jego wiersze na takim spotkaniu piętro niżej w Akademii Muzycznej, bo on był wielbicielem Przybosia i chciał też swoje zaprezentować na takim poetyckim tym. Ja mówię, dobra, nie rozumiałem tych wierszy, czytałem. Tam pięciu jakichś zamroczonych piwem studentów siedziało, my te wiersze, prawda, on rumiany cały. Tak sobie wyobrażamy wieczory poetyckie w Krakowie. Poetyckie, no tak, dokładnie. No ale był na tym spotkaniu Adam Kaczyński, założyciel MW2, Młodzi Wykonawcy Muzyki Współczesnej, i mówi, że potrzebuje takich dwóch szaleńców do MW2. I tu się wszystko zaczęło. Kiedy spotkałem Szefera i wlazłem całym sobą w awangardę, to okazało się, że ja po prostu jestem nie, jak to w szkole mówią, niepootwierany, to znaczy, że mam jakąś dynamikę, szaleństwo, prowokację w sobie, tylko to wszystko spało. Ja sobie tego w ogóle nie uzmysławiałem, nikt by mi w szkole tego nie, bo w szkole obowiązał rygor od do. Zwłaszcza, że w krakowskiej szkole mieliśmy mistrzów, więc zawsze te lekcje się zaczynały z pozycji kolan, czyli najgorszej pozycji możliwej. O, Gonzalo, tylko łódzki. Pan prezydent, wręczając mi nagrodę, pocałował mnie w rękę. Dorosły, wielki, przystojny mężczyzna, bo tak stałem w długiej, koronkowej sukni i on nie wiedział, czy no wie, że facet, ale co? Wręczył mi tę łódkę i buch. Naprawdę. Potem ten gest powtórzył Zbigniew Ziobro, całując Jarosława Kaczyńskiego. No tak, no nie, to troszeczkę inne relacje, także można powiedzieć pobliskie, ale inne. Inne zobowiązania, także, no właśnie, te dygresje. Dygresję, ale bo Szefer, bo że otworzył, no właśnie, no że i ten potem ja się wrzuciłem w tę awangardę po prostu jak śliwka w kompot, jak mówi Gombrowicz, jeszcze gorzej. Także po prostu na mnie okazało, w ogóle szkoła mówi coś niepopularnego i to nie oznacza, że ja się źle wyrażam o szkole, bo szkoła jest osobną przygodą, bardzo ważną, ale na innej półce ona leży. Tymczasem ta z natury swojej awangarda, czyli to, co mnie kłuło, rozrywało, prowokowało, zmusiło mnie do wyrzucenia z siebie czegoś, co ja w sobie miałem, ale pewnie bym się nie doczekał albo po jakichś tam wielu latach. I tak naprawdę, zawsze podkreślam, że Szefer jest takim moim mistrzem po prostu. Ale bo to jest właśnie bardzo ciekawe, panie Anioł. Pan rzeczywiście to podkreślał wielokrotnie, też w różnych wywiadach i rozmowach. Ale to jest niesamowite, bo kiedy się rozmawia z aktorami, to oni zwykle mówią, że gdzieś tam na swojej drodze spotkali tego akurat reżysera, czasami reżyserkę, zwykle reżysera, i oni byli tymi, którzy ten guzik nacisnęli. A w przypadku pana to jest Szefer, tak? Pan opowiadał parokrotnie, ale to, co jest ciekawe w tym dla mnie, to, że to jest tak wcześnie. To znaczy, że to nie jest już, kiedy pan jest aktorem, nie wiem, gra w teatrze, ileś lat skończył szkołę, tylko tak naprawdę w szkole teatralnej tak, jest ta osoba, która ten guzik naciska. To jest ten moment, kiedy się tak naprawdę właściwie lub niewłaściwie kształtuje człowieka. Człowieka z jego oporami, frustracjami albo z jego poczuciem wolności, niezależności, jak zwał tak zwał. I ja to szczęście miałem, no ale gdyby nie ten wieczorek przy piwie, no to by się to nie zdarzyło, prawda? Absolutnie nie, tak mi się wydaje. I Szefer pootwierał dziesiątki furtek, nie dlatego, że on jest jakimś absolutnie z kosmosu człowiekiem, choć jest, tylko że właśnie w tym młodym wieku, no bo wspomniał pan o że aktorzy często reżyserów używają. Tak. Ja raczej staram się nie używać nazwisk, ale no miałem wielkie szczęście przez aktywność jakąś moją, którą wyrobiła awangarda. Awangarda, no bo ona po prostu burzy stare porządki, wprowadzając nowe, jeśli je wprowadza. I przecież później w moim życiu miałem tych, którzy naciskali te guziki w sposób... Ja mi się wydaje, że jestem szalenie pokornym aktorem, upartym jak osioł, ale pokornym.
Nie będę wymieniał nazwisk reżyserów, którzy mnie, z którymi spotkanie było stratą czasu, bo też tacy byli. Ale na przykład no, Jerzy Grzegorzewski nagle naciskał kompletnie inny guzik. Krystian Lupa zupełnie inny. Mikołaj Grabowski totalnie inny. Ja się nie muszę zgadzać z jego teatrem, ale z jego prowadzeniem aktora, czułością dla aktora i takim słuchem na aktora absolutnie, prawda? Rudolf Zioło, z Młodych Zadara, Jarzyna, Klata ostatnio. No to wszystko są takie osobowości, które już pewnie kogoś pominąłem. Henryk Tomaszewski, no, prawda? No, i tak, no, już ja nie mówię o moich szczęśliwych kontaktach z ludźmi, no takimi, którzy do Polski wtedy nie przyjeżdżali. Poza tym no, ja pracowałem jednak na przykład u Tomaszewskiego, trenowałem normalnie u niego, bo grałem z jego mimami, bo grałem w jego spektaklach po prostu w Teatrze Polskim. Obserwowałem tu puszczonego Księcia Niezłomnego na żywo, mieszkałem z aktorami z Teatru Laboratorium w domu aktora, no bo takie były czasy, mm-hmm. prawda? Każdy miał tam po jakimś pokoiku i to wszystko się kotłowało i wtedy tak naprawdę zaczęło, te race zaczęły strzelać. Ja zresztą na jednym z zajęć takich kanonicznych, jakby powiedzieć, w szkole teatralnej u świetnego profesora Jerzego Kaliszewskiego, aktora warszawskiego, który do nas dojeżdżał na poniedziałki, zastosowałem partyturę pierwszego teatru instrumentalnego TISMW2 Bogusława Szefera, analizując, już nie pamiętam, którą z postaci, z Wujaszka Wani. I on osłupiał, nie dlatego, że mnie jakoś to genialnie zagrał, ale tylko jakąś nieprawdopodobną precyzją, bo to były rozsypane klocki, elementy, które trzeba było każdy po kolei nazwać. Ja tak podzieliłem tekst, bo na obu tekst się tak jakby dzieli na akty, sceny, może mikrosceny. Ale dalej już się nie dzieli, tak matematycznie, graficznie, wizualnie. Dokonałem tego, żeby sprawdzić, czy to się... I on był w szoku, jak mi się to udało. Ja mu wtedy te partytury pokazałem, on osłupiał. Nie miał w ogóle pojęcia, że coś takiego istnieje. Czyli jakby ten Szefer i te doświadczenia, pomijając już, no przecież w czasach tej żelaznej kurtyny, myśmy naprawdę nie wchodząc w alianse z odpowiednimi służbami, ciągle wyjeżdżali, bo nie dało się ukryć zespołu, który jest zapraszany i nagradzany na festiwalach. Ionesco pisał o nas recenzję po występie w Paryżu, więc to wszystko nie były bagatele i, no i to człowieka młodego no, jakoś rozjaśnia, a jednocześnie w tej bidzie polskiej przecież tu się robiło czasami no różne rzeczy, które nie to, że człowiek się potem ich wstydzi, no ale trzeba było, no, żeby przeżyć. I teraz wszyscy Państwo analizują te wieczorki poetyckie, na które nie poszli. Nie. Na których to się mogło wydarzyć. Niesamowita jest ta historia, naprawdę. To spotkanie. Ale co w związku z tym dała Panu szkoła, Panie Janie? Proszę, Basię Dziekan pocałowałem, przepraszam. Co szkoła dała w takim razie? Co Panu dała szkoła? No, na pewno szkoła daje materiał, który często trzeba omijać. Daje oswojenie z teatrem. No, ja byłem jeszcze w takiej szkole w latach 62-64, gdzie kult mistrza był takim bardzo ważnym kultem, że ja nigdy tak nie rozumiałem teatru i zawsze byłem jakby z dala od tego, to znaczy teatru, zespołu teatralnego jako rodziny. Chcę być dobrze zrozumiany. Wydaje mi się, że grupa aktorów się schodzi, obojętnie czy są na etatach, czy nie, ja nie o tym mówię, i ich nadrzędnym celem jest doprowadzić w jak najlepszym stylu do jak najlepszego efektu do premiery. I wtedy można sobie żyły podcinać, wtedy po prostu pracujemy, ale nigdy nie czułem jakichś więzów ekstra. Po prostu, no jestem jakimś wyrzutkiem widocznie, ale nigdy jakoś nie przepadałem za nastrojami bufetowymi, za posiadami garderobowymi. I nie mówię o tym źle, tylko po prostu inaczej. A szkoła właśnie
cały czas, może dlatego, że tak intensywnie chciała mi to przekazać, że to jest taka rodzina, że my jesteśmy... A ja zawsze rozumiałem, że rodzina, no to są więzy krwi i to są moi najbliżsi, a nie tutaj, jak rzeczywiście mogę nie spać tydzień, mogę poświęcać cały czas i wszystko temu celowi, prawda? Ale jakby to są inne kategorie i na przykład z tym zawsze korespondowałem, zawsze się nie zgadzałem z tego rodzaju przymusem, co zresztą, no teraz jak się przyglądam na przykład sytuacji no, tego wybitnego zespołu Teatru Starego, tej jakiejś orkiestry niezwykłej, cudownie grającej, która się rozsypuje na naszych oczach, za sprawą oczywiście tych potwornych polityków i trudno jakby się temu przyjrzeć właśnie, no, ale chcę powiedzieć o tym kontekście rodziny. No, rodzina by do końca jakoś walczyła. Rodzina. No taki jest jej, że tak powiem, kasus, tak jest jej powinność. No a teraz, no, ze zrozumiałych względów, no, tak zwani wzięci młodzi, czoło obsadzanych ludzi i już są poangażowani w tych teatrach warszawskich na przykład, co oznacza, że bez względu na to, co by nie mówić o tej obecnej dyrekcji, prawda, i tak dalej, to oznacza, że za chwilę nie będą mogły być grane spektakle, które stanowiły repertuar Starego Teatru, bo nie będzie tych aktorów. Więc jaka to jest rodzina? To nie jest rodzina. To jest, no, rodzina by się dała pozabijać i została i no tak, to można by to potraktować, pani Ania, jako rodzinę jak z patologicznym tatusiem. No i ludzie, no i te dzieci uciekają z tego domu z tym ojcem, no bo ile można się z tym ale ojcem, ja mam, co pije ja i bije, szarpać. Ja nie mam do nich żalu. Ja rozumiem, tylko... Ja próbuję to usytuować w kontekście tak zwanej rodziny teatralnej. O. No, co takiego? Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. Jestem aktorem, dla którego Szefer napisał tekst. No właśnie. O czym ja nie wiedziałem. No właśnie, przyszedł do pana z tym tekstem, powiedział, że to jest dla pana. Tak, w 1963 roku go napisał, tuż po naszej znajomości, jak się poznaliśmy. I ale tekst dostał pan nieco później. W 1974. Czyli 11 lat. No bo... on uznał, jak mówił mi, że scenariusz, no bo nie sztuka teatralna, dla nieistniejącego, no bo jeszcze wtedy nie było ukonstytuowanego tego aktora, lecz możliwego. Znaczy, że myślał, że ja będę tym aktorem, który po latach wykona aktora instrumentalnego. To była jego fobia, aktor instrumentalny. No i dał mi, oczywiście, na co ja z młodocianą dezynwolturą powiedziałem, fantastyczny tekst, ale dziękuję bardzo. Ja go nie wykonam. W ogóle jakbym nie usłyszał, że on jest i nie zobaczył, że on jest dedykowany mnie. Dlatego, że to jest wykład, no, z pogranicza socjologii sztuki, a nie materia dramaturgiczna. No to co z tym zrobić? To na salę wykładową z tym, a nie ten. No ale on sobie czekał półtora roku. No i się doczekał. A teraz ja 42 lata. No właśnie. A zaraz wrócimy oczywiście do tego, ale chciałem jeszcze tylko, żebyśmy wyszli ze szkoły, bo to bardzo ciekawe, co pan mówi a propos tej szkoły. Chciałem pana zapytać, panie Janie, czy pan, bo pan wspomniał mistrzów i o tym systemie mistrzów i o tym, że wtedy tak było, a pan miał w szkole kogoś, kogo pan by mógł nazwać swoim mistrzem w szkole teatralnej, czy nie było takiej osoby? Bardzo ceniłem wspomnianego Jerzego Kaliszewskiego. Nie rozumiałem wielu rzeczy, wydawały mi się one humbugiem. Nie rozumiałem, ale szybko zrozumiałem za sprawą właśnie później tej przetrzepki szeferowskiej. No ale szkoła, no to się pamięta przepiękne, bo to przecież były aktorki, panie profesorowe, których się wszyscy podkochiwaliśmy. No, taka pani Kasia Meyer o fiołkowych oczach uczyła wiersza. No to przecież myśmy patrzyli i słuchali na nią jak na boginię, a nie jak nauczycielkę wiersza. Nic z tego nie wynikało po prostu. Więc to takie raczej były relacje, prawda. No.
już potem i nie będę wymieniał nazwisk, ale jakieś no, elementarne zadania mitologiczne, aktorskie, gdzie po prostu na jakieś pół roku się ćwi, ja na przykład ćwiczyłem takie ćwiczenie, że kroję wyimaginowaną cebulkę, kroję wyimaginowane grzybki, aha, prawda? Biorę wołowinkę wyimaginowaną, mm-hmm, wbijam wyimaginowane jajko, tak, prawda? Biorę, odbieram wyimaginowany telefon, dowiaduję się jakiejś strasznej rzeczy i na to wszystko siadam. Aha. Pół roku ćwiczenia no, dla kretyna. No, ja, no, no nie mogę tego uznać, no po prostu coś wstrząsającego. Lub wejście aktora. To Bogusławski go precyzuje fenomenalnie. A tenże pan mówił, że każde wejście ma pewne etapy. Mianowicie wchodzę, postrzegam, spostrzegam i reaguję. Myśmy, no przecież byliśmy dorosłymi ludźmi. Po pierwszym spotkaniu nie mogliśmy poważnie traktować pedagoga. W związku z tym robiło się nieustanne jaja. No, po, no, nieustanne były to jakieś... Ale to jakby zostało panu, bo jak dzisiaj pan wszedł do instytutu, to widziałem, że właśnie tak pan wszedł, pan Jan jakby postrzegł, potem jakby pan spostrzegł i jesteśmy. Jednak szkoła się przydaje szkoła na coś. No. Wspaniałe. A jakaś przyjaźń wyszła ze szkoły teatralnej, która trwa do dzisiaj? Rabin Cadek u Andrzeja Wajny. Dybuk. Dybuk. Ale dzięki... Stary teatr. Ja jestem w ogóle... Przepraszam, aha, może oczywiście, będę się troszkę chwalił, ale dzięki tej roli cała moja przygoda japońska się pojawiła. Ponieważ na premierę Dybuka Wajdy została zaproszona współproducentka jego Anastazji Filipowny Tokijskiej. No i po spektaklu przyszła do mnie i zapytała, czy może mnie jeszcze w czymś zobaczyć. A ja następnego dnia grałem scenariusz. I po scenariuszu zapytała, czy może mnie jeszcze gdzieś, no już nie gram te same rzeczy teraz przez tydzień, ale może coś jeszcze robię. Ja mówię, no, że w szkole mam zajęcia. Ot, chętnie. I podpisałem z nią wieloletni kontrakt do Japonii. To jest przecież przypadek. Nie musiałem grać Cadyka. No, no dobra, to jak zobaczyłem Cadyka, to mi się to przypomniało. Mm-hmm. A nie wiadomo, czy przypadek właśnie. To wszystko nie przypadek. Ale ja chciałem o tę przyjaźń zapytać. Czy jakaś przyjaźń została ze szkoły na całe życie? Czy nie? Ja się rozpieszę. Pomyślą państwo, że jestem potworem. Ja mam kłopoty z przyjaźniami. To znaczy twierdzę tak, że na przykład z kobietami się nie da przyjaźnić. Kobiety można podziwiać i tak dalej. Na przykład szalenie się lubiliśmy i graliśmy we wszystkich trzech dyplomach. Ja właśnie z wszystkimi, no teraz też gram z Elą Karkoszką na przykład w Weselu Wyspiańskiego Klaty. Ale tak naprawdę miałem dwóch przyjaciół w życiu. To był w liceum kolega już nieżyjący, chemik zresztą warszawski później i Japończyk jeden, wybitny grafik. I mam jakieś szczególne wymagania od przyjaźni, widocznie. Natomiast oczywiście cała masa no, serdecznych więzi, no, przecież wspólnych przeżyć. No, do tego domu Andrychowskiego mojego, to ja kułem tam różne rzeczy do tej szkoły, albo miałem próby do MW2, a do szkoły, a do domu Andrychowskiego koledzy se przyjeżdżali i tam balowali. Moja mama uwielbiała ich gościć, nawet beze mnie. I to oczywiście... To były bardzo takie sympatyczne więzi teraz odezwał się na przykład Wojtek Malec, no państwo go nie mogą kojarzyć, może ktoś z dawnych lat. On potem szybko wyjechał z Wrocławia do Warszawy, ale emigrował do Stanów. Wrócił do Polski, no jest już oczywiście jak i ja emerytem i no i tak się spotkaliśmy, wspominaliśmy stare czasy i tam...
jakoś bardzo sympatycznie się spotkaliśmy z Januszem Rafałem Nowickim, aktorem tu warszawskim, też jakoś sympatycznie się, ale jakoś się urwało troszkę już. No, ja strasznie też pracuję, więc jestem, nie to, że jestem samotnikiem, ale na to pytanie muszę odpowiedzieć, że kobiety podziwiałem, a z facetami takie koleżeńskie więzy, o tak bym powiedział. Wspomniał pan Wrocław, bo to jest pierwszy adres teatralny po szkole, ponieważ pan powędrował do Wrocławia, dzisiaj do dzisiejszego Teatru Polskiego we Wrocławiu, który wcześniej tam się nazywał Teatrami Dramatycznymi Wrocławskimi, zanim tę nazwę dostał. I tam pan prawie spędził dekadę w tymże Wrocławiu. Chciałem zapytać na początek, z jakiego powodu pan trafił właśnie tam? Ja wiedziałem, że muszę z Krakowa uciec. Dlaczego? Ponieważ trudno znoszę to miasto. Tak się składa, że żyję w nim najdłużej z wszystkich moich miast, gdzie mieszkałem. No, połowę życia. Nie jestem absolutnie, już Państwo wiedzą, z urodzenia krakowianinem, ale nie lubię... No, miasto to nie są mury, najpiękniejsze nawet. To są ludzie i wraz z nimi pewne pozostałości. Dość źle znoszę te wszystkie takie salonowe szpony, które do dziś zaciśnięte wyłażą z tych murów. Jeszcze się w ogóle nie wykluła jakaś wizja premiery, a już są jakimiś dziwnymi przeciekami, już są opinie ukształtowane i trudno jest tam dość wytrzymać. Myślę, że to MW2 mnie trzymało w Krakowie bardzo. I najzwyczajniej w świecie chciałem uciec. Poza tym, z tego co pamiętam, nie widziałem, nie uważałem siebie, byłem absolutnie w tę awangardę zaangażowany, ale nie widziałem siebie jakoś jako, ja siebie jakoś tak nie doceniałem, jak to do dziś jest. Może trudno w to uwierzyć. I krótko mówiąc, nie bardzo wierzyłem, że jedyny teatr, w którym chciałbym zostać, czyli stary, ze względu na Konrada Swinarskiego, bo miałem jakąś totalną intuicyjne przeczucie, że to był człowiek, może aroganckie, z którym bym się bardzo dogadał, ale no, uciekłem i tak pomyślałem sobie, Wrocław. Jakoś wiedziałem, że tam jest Teatr Laboratorium, że jest pantomima Henryka Tomaszewskiego, że jest Teatr Kalambur. To te trzy, on organizować zaczął te międzynarodowe festiwale, co wtedy było absolutnym ewenementem. 66 rok, no to się zaczynało, bo w 68 ruszyło naprawdę. Te wielkie teatry zaczęły słynne przyjeżdżać do Wrocławia. I tak pomyślałem sobie, tam jest chyba jakiś rodzaj przeciągu. I to mi jakoś tak odpowiada. To był taki strzał, no troszeczkę tak jak z tą szkołą. Ja miałem co robić z zespołem MW2. Myśmy dużo jeździli ciągle i ta perspektywa nie wygasała. Więc ja nie miałem jakiegoś lęku, że się nie dostanę. No i dostaliśmy się właśnie z tym Wojtkiem, którego wspomniałem, który wrócił z Chicago. Z jednego roku do... Zresztą... Jedna osoba tylko dostała angaż z całego roku. Przyjechał, pamiętam, Jerzy Goliński, był wówczas reżyserem, może nawet dyrektorem teatru w Gdańsku i szukał chłopaka do głównej roli. I wybrał jego, Janusza. A myśmy się musieli starać pisać pisma. Ja skierowałem do Krystyny Skuszanki i Jerzego Krasowskiego, którzy byli dyrektorami. Zostałem zaangażowany. Wojtek zresztą też. No i też jest to pewna rzecz, która może Państwa zainteresować, jak się to dziwnie losy układają. Zagraliśmy wspólnie w dublurze, ponieważ pani Krystyna nie bardzo wiedziała, nie bardzo nas znała. No, nie było to tak, że się kliknie i zobaczy materiały, informacje i tak dalej. I obsadziła nas w roli Leona w Śnie Srebrnym Salomei. We własnej reżyserii, z muzyką Walacińskiego, scenografią Krystyny Zachwatowicz, przepiękną zresztą, czyli w dublurze. I ja patrzyłem, obserwowałem te nasze poczynania i pamiętam, jak Wojtek absolutnie posłusznie realizował bezwzględnie
wszystkie uwagi, no dlaczego nie młody aktor, prawda? No ja też, pani Krystyny, i w którymś momencie pomyślałem sobie, nie, ja muszę zrobić, bryknąć, ja muszę kompletnie zrobić coś innego, bo przecież dlaczego ja mamy być tacy podobni, mimo że jesteśmy inni, ale tymi samymi korytarzami. I była jakaś jedna z przedgeneralnych prób. Ja poprosiłem panią Krystynę, bardzo się zdziwiła, żeby mi nie przerywała, żeby pozwoliła mi dograć do końca całą próbę, że mam pewną propozycję. To nie była jakaś zasadnicza, która by rujnowała relacje z partnerami, ale do czego już byłem przygotowany w awangardzie. Mianowicie, no i to przedstawiłem. No i tak się stało, że ja zagrałem premierę i ja zacząłem grać główne role. I jakiś wygrałem los. No mnóstwo wspaniałych nazwisk pan spotkał, bo pan wspomina Skuszankę, ale to też była Wanda Laskowska, prawda? Wanda Laskowska, też, tak. Jakub Rotbaum, w którym Anna Łę mówił, że w ogóle zadebiutował pan grając. Tak, ale no to trudno nazwać debiutem, ponieważ ja tam wpadłem na scenę i zrobiłem dwa zdjęcia. Proszę, bo sobie wynotowałem, Arturowi Uj. Bo ta rola, ja sobie wynotowałem, bo zwróciła moją uwagę, którą pan zagrał, pański debiut, panie Janie, postać nazywała się Handlarz Jarzyn z Chicago. To musiałem grać dwie role wobec tego na wstępie, czyli handlarza gdzieś w tłumie i tego fotografa, bo fotografa pamiętam, handlarza nie. Ale tam właściwie prawie dekada i bardzo dużo, doliczyłem się prawie 40 ról, co by oznaczało, że właściwie pan grał cztery role niemalże w sezonie, czyli tak. bardzo dużo. Bardzo. Rzeczywiście tak ten czas pan pamięta jako czas tak. bardzo intensywnej pracy, bardzo cudowny wielu... Cudowny czas, wspaniali ludzie, koledzy, reżyserzy niezwykli. No i też tak się to wszystko jakoś układa dziwnie. Ja po prostu zobaczyłem operetkę Kazimierza Dejmka gościnnie z siedzącą tutaj Barbarą. Byłem olśniony tym spektaklem, zwłaszcza jego pierwszym i drugim aktem. I tyle. Dziewięć lat. Po dziewięciu latach odzywa się do mnie właśnie Jerzy Goliński, który mówi, że po powrocie Dejmka z emigracji, tak to było, prawda, on tworzył na nowo teatr nowy w Łodzi, no wiadomo, po incydencie z dziadami, eksmisja z Polski i tak dalej. I teraz brakuje takich ludzi, takich aktorów jak ty do tworzenia nowego wizerunku teatru. I ja pomyślałem sobie, że już jest pora po tej dekadzie po prostu zmienić opcję. Mam propozycję z tamtej strony. No i dobrze. No i tak się stało. Zwinęliśmy wszystko, rodzinę, buch do Łodzi. A to była dobra decyzja? I tak, i nie. Tak, dlatego że dzięki mojemu pobytowi, bo ja byłem 6 lat w Łodzi, 4 lata u Kazimierza Dejmka. Przez 4 lata mogę powiedzieć, że nie zagrałem nic. I to był fantastyczny dla mnie trening i ja otrzymałem po prostu grubszą od nosorożca skórę. To nie oznacza, że przestałem być wrażliwy. Po prostu przeżyłem całą masę upokorzeń, wpadłem w alkoholizm, w szarej dejmkowskiej Łodzi na ulicy Traktorowej na Bałutach. No, wszystko straszne. I przede wszystkim, no, na myśl, o, to jest niewiarygodne, myśmy mieszkali na Krzykach, w ostoi zieleni, na dole korty tenisowe, no w bloku, no ale dostaliśmy dzięki pani Skuszance przydział, o dwójka dzieci i tak dalej. Górka saneczkowa dla dzieci, dzieci szalały. Przedszkole z językiem angielskim, no tutaj wiecie państwo, no komuna. A rola za rolą. Rola też. Za rolą, listy od publiczności, pan nie ma prawa nas opuszczać. No ale ja już mam inne perspektywy, no po prostu. No i tam nagle łup. Po nogach. I to z drugiej strony, druga strona tego medalu, ja nie mówię źle, nigdy nie będę mówił źle, dlatego że ja po tym okropnym doświadczeniu, poprzez które się nasze małżeństwo prawie rozleciało,
a dzięki niani naszych dzieci, prostej kobiecie ze wsi, zostało uratowane, ale to już naprawdę inna historia. I ja dostałem taki rozdział właśnie odporności, że wydaje mi się, że nie ma takiej sprawy jakiejś środowiskowej czy w mojej pracy, która by mnie załamała. Że zawsze, a robiłem różne rzeczy, żeby po prostu być na powierzchni. Mogę powiedzieć o naszych piosenkach? No przecież dzięki Barbara nasza zechciała mi towarzyszyć i wybitny reżyser, który tragicznie zmarł, Witold Zatorski. Wyreżyserował sztukę, z której piosenki Barbara znała i zrobiliśmy taki maleńki, krótki spektakl i jeździliśmy, no proszę sobie wyobrazić, co to dla aktora jest wstać o 6 rano i mieć pierwszy program przed 7 dla publiczności, która siedzi na nocnikach i dla takich małych dzieci i myśmy śpiewali. Ja to cudownie, Barbara, wspominam. Cudownie, to jest następne takie, no, że człowiek po prostu nie ma rzeczy, której albo by się wstydził, albo to były jakieś niewyobrażalnie niskie pieniądze, no takie, żeby w ogóle trwać, żeby się nie zatracić. Tam zrobiłem Pożegnanie z Marią, z jakimś kolegą ze Krakowa, skrzypkiem. No takie rzeczy po szkołach jeździłem. No naprawdę, no ale jak już się rozstałem po 4 latach z Kazimierzem Dejkiem i dostałem angaż do Teatru Jaracza, no to nagle wysypał się jakiś wór przez 2 lata, że ja myślałem, że ja go nie udźwignę. No i zagrałem tam tego Gonzala. Nie, tutaj jest Zapach Orchidei, tak. Właśnie Kazimierza Kuca. Gdzie aktor gra przez kilka lat dobrych tyle ról. Tam Chlestakow, Bohater w kartotece, Gonzalo, od którego wszystko się zaczęło, bo nagle jakieś nagrody, w ogóle ani o tym nie marzyłem i nic. I zaczęła się tak zwana kariera, czyli sporo utrapienia tak naprawdę. No tak, tak. Ale czyli tamten mrok, który jakoś przeżyłem też dzięki rodzinie i nagle coś takiego, że człowiek nie może nadążyć. Wspaniali reżyserzy i nagle jakaś, no po prostu rewers awers, ale no tak przeciwstawny, że nie można było tego w ogóle rozumowo objąć. No i Mikołaj Grabowski, prawda, bardzo intensywnie w tym Jaraczu. Tak, Mikołaj Grabowski, on mnie zaangażował, żebym gościnnie zagrał w 3 jednoaktówkach Mrożka. Lis aspirant, lisy, on takie napisał, dość mało znane. No a potem już się zaczęło. Ale to nie był długi rozdział, ten Teatr Jaracza, prawda? Nie zagrzał pan 2 lata. To jest było dwa sezony. Dwa sezony. Z powodu? No Mikołaj Grabowski, no jakoś tak nas losy łączą zawodowe, że ciągle gdzieś co jakiś czas, teraz znów w Warszawie zacznę z nim współpracę. Mianowicie radził mi się, pamiętam, taki zdezelowany garbus srebrny pod Pałacem Poznańskich, deszcz, stanął na jakimś takim quasi parkingu i radzi mi się. Jasiek. Dostałem propozycję dyrekcji w Poznaniu. Jechać czy nie jechać? Ja mówię, jak chcesz być artystą, a on kwartet, pamiątki Soplicy, no te rzeczy, które go ukonstytuowały jako charakter pisma reżysera. Jak chcesz być artystą, to w żadnym punkcie nie bierz dyrekcji. Jak chcesz być, bawić się to i chcesz być urzędnikiem, dyrekcja i fotel cię zmieni. Ja to jakoś, nie wiadomo skąd, byłem tego pewien. Mielił, 3 dniśmy to wałkowali, w końcu pojechał. Mówi, pojedziesz ze mną? No pojadę, no co mam zrobić? Pojadę. Moja żona Teresa mówi, błagam cię, nie ciągnij nas. Bo córka pierwsza klasa szkoły podstawowej, druga w innym mieście, nie ciągnij. Rok poczekamy. Jak się uda, przyjedziemy. No ale oczywiście nie, jak bez prawej ręki, no, bum.
Pojechaliśmy, stan wojenny, no w żadnym punkcie się nie dało robić teatru. Koniec. Grabowski złożył rezygnację. No i zostaliśmy na lodzie. Wjechaliśmy do dziadków, do Zielunia na wakacje i poszliśmy na grzyby, pamiętam. I leci taki goniec. Panie Peszko, panie Peszko, telegram. Jeszcze były takie pisane ręcznie telegramy na poczcie w Zieluniu. Czytam. Idziem do Krakowa. Ktoś zmienił. No i Grabowski dostał teraz Słowackiego. No to znowu. Także pierwsza klasa córki podstawówki w Łodzi, druga w Poznaniu, trzecia w Krakowie. Ale Maria to znosiła wspaniale. Ona była podekscytowana, w ogóle pakowała się tak, błażej fatalnie. Zamykał się w kącie, źle znosił, on się przywiązywał bardzo do kolegów. No ale wszystko się, że tak powiem, wyprostowało. No i powrót do Krakowa w też no, powrót do Krakowa, właśnie moja pani profesor o fiołkowych oczach. Kasia Meyer pierwsza mnie przywitała w teatrze. Janku. No i to było bardzo miłe przywitanie. Ona była tam aktorką, jest moja koleżanka teraz, prawda? Także ale to było Janku, wróciłeś, czy Janku i po co żeś jechał? Nie, jak miło cię widzieć, jak miło cię powitać. Także. Że bardzo to było no, takie, powiedziałbym, fajne. Poza tym, no, już ona wiedziała o tych moich nagrodach, ja już nie byłem, że tak powiem, anonimowy. Także to też jakieś pewnie miało znaczenie. No i w Słowackiego się zaczęło fantastycznie. Rzeczywiście cztery błyskotliwe sezony Mikołaja Grabowskiego, które uplasowały Teatr Słowackiego w takiej konkurencji wówczas do Starego. Tak się zaczęło mówić. No, ale nie posłuchał mojej dobrej rady i wyjechał na wakacje. Nie to było dobrą radą, tylko po prostu tam działała bardzo sprytnie podstawowa organizacja partyjna. I ja mówiłem, bądź ostrożny. Bądź ostrożny, bo ta kropla drąży taki strumyczek, który te tamę twojej pewności przerwie. No i tak się stało. Nie dlatego, że ja mam zjadłem wszystkie rozumy. Wyjechaliśmy na wakacje, po wakacjach już nie był dyrektorem. Został zdjęty. No i wtedy był rok, przyszedł ktoś inny, dyrektor. Ja odmawiałem każdej roli i on wtedy powiedział, że miałem natychmiast propozycję do Starego od Staszka Radwana, z którym przecież zaczynałem w MW2. Ale to nie to tylko było, prawda? Ten nowy dyrektor użył takiego argumentu, pan nie może pójść do Starego, pan potrzebuje przestrzeni. Tam jest gęsty las, który pana zarośnie. No. Kolejny wieczór poezji. No, bardzo poetyckie, bardzo. Aha. I on powiedział, że on nałoży na mnie embargo. Ja mówię, ale co to oznacza w praktyce? To oznacza, że pan się nie będzie mógł nigdzie zaangażować w Krakowie. Jest pan tu na etacie, ma pan dobrą pensję, pozycję, powinien pan zostać i grać dla Krakowa. Ja powiedziałem, nie zagram. I kiedy powiedział, że pasuje, że mnie zwalnia, mogę iść do Starego Teatru, wtedy zagrałem. U pana Strnisko, Słowaka, on robił Amadeusza z Jankiem Fryczem, Mozartem, Aldoną Grochal, jego partnerką, a ja grałem Salieriego. Bardzo lubiłem to grać i na pożegnanie coś takiego zagrałem i poszedłem do Starego, z którego po dwóch czy trzech latach na własne życzenie odszedłem. To było niezrozumiałe, zupełnie ryzykowne. Wtedy się pojawił wolny rynek i ja chciałem spróbować, co to oznacza być samemu. I nikt tego, pukali się w głowę wszyscy.
Ale Panie Janie, no każde dziecko wie, że ze starego się nie odchodzi. No, ale odszedłem. No ale wróciłem. Wróciłem znowu po latach. A to było, to, bo jeszcze tylko chciałem zapytać, zostajemy w Starym, ale bo ten Poznań, bo czy Pan wraca teraz do Poznania i będzie Pan grał tak, w Poznaniu? Będę Fryderyk, grał w Poznaniu pod dyrekcją Macieja Nowaka, w reżyserii Jana Klaty. Jan Klata, zanim jeszcze został wyrzucony z dyrekcji, zaproponował mi zagranie Fryderyka Wielkiego w Teatrze Polskim, w którym grałem przecież przez ten jeden, no takie pół sezonu. 81 rok. Tak, czy powrót po 36-7 latach do Teatru Polskiego w Poznaniu będzie. Tak. I oczywiście to będzie utrapienie korespondencyjne, bo to jest, jak się, nie jest takie proste jeździć do Poznania. Natomiast Jan Klata jest tutaj argumentem, absolutnie. Nawet nie rola. Bardzo jestem ciekaw. No my też tak jesteśmy... jak bez zmrużenia oka przyjąłem jego Stańczyka w Weselu, na którego miałem dwa spotkania. Ale tekst umiałem na pamięć z innych Wesel, natomiast jego wizja mnie absolutnie poruszyła. Wesele sprzedaje się, zanim jeszcze trafia do repertuaru niemalże, to znaczy publiczność krakowska wykupuje ostatni nie set. Nie tylko wykupiła... krakowska, ja mam znaczy znajomych, którzy błagają z Polski. W ciągu kwadransa słyszałem ostatni set się sprzedał. Wszystkie spektakle, dzikie wszystkie tłumy miejsce. Walczą po 2-3 godziny przed wejściem do teatru o miejsce siedzące na schodach, stojące pod ścianą. Już strażacy machnęli ręką. I potem za każdym razem jest owacja. Myślę, to jest wybitny moim zdaniem spektakl, ale tyleż reakcja jest to dla reżysera, aktorów, zespołu, co też jest to reakcja jakiejś więzi tych widzów z nami. To prawda, jest to wybitny spektakl, potwierdzam. Przynajmniej według mojej opinii również, nie wiem jak Państwa, ale jesteśmy w tym Starym Teatrze w Krakowie i Pan z niego odchodzi, to już ustaliliśmy, że tego się nie robi. A Pan żałował tego odejścia i powrotu potem do Starego Teatru? Ale czy, nie wiem teraz, o co Pan pyta, czy o moje pierwsze odejście ze Starego? Pierwsze. Nie. 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 Ja się czułem jak ryba w wodzie, uwolniony od, nawet jeżeli się ma tak zwaną pozycję, no nie owijajmy w bawełnę, po prostu no, mam jakąś pozycję, nie mówię tego ani z dumą, ani z pychą, tylko no tak jest, to dlaczego mam o tym nie mówić? No Panie Janie, no jedni muszą nosić bluzę z napisem Legend, a inni nie muszą nosić takiej bluzy. Więc ja to po prostu lubię kolory myszy, więc dlatego. Nie, bo się szybko zorientowałem, że nawet nie mając tak zwanego agenta, może to jest zła cecha mojego charakteru, że ja lubię decydować o wielu rzeczach, a na pewno lubię decydować o sobie. To wyniosłem na pewno z domu, nawet od dziadków, że znaczy nieakceptacji jakiejkolwiek formy ubezwłasnowolnienia. To był pewien rodzaj własnej wolności, to o to się dbało. Tak samo jak się nigdy nie mówiło mimo katolickiego domu memento mori, tylko się mówiło memento vivere. Życie było zawsze największą wartością, w związku z tym nie wolno ani sekundy go z niego marnować. I kiedy się stałem wolnym strzelcem, jak się to mówiło w środowisku, no to po prostu decydowałem o wielu rzeczach. Wiele no po prostu sytuacji no, przez kie były jawne. Dobrze sobie wyobrazić, oczywiście nie użyję nazwiska tego dyrektora Starego Teatru, że w którym po prostu, to było roku? Proszę? Że ja wtedy zagrałem w dwóch produkcjach międzynarodowych filmowych i ktoś mnie tam wypatrzył, nieważne. I ja nie wiem, co by było, nie mam aspiracji, żeby... Ale napisał jakiś Grek scenariusz dla mnie. Dostałem propozycję z Włoch do głównej roli i po jakimś czasie dowiedziałem się, że ta propozycja leżała w biurku sekretariatu z odpisem dyrektora bez kompletnej rozmowy ze mną, że pan Peszek jest do państwa dyspozycji między 14 a 18.
a zdjęcia w Rzymie. Tenże sam pan, ja przygotowałem wtedy na zamówienie Teatru Kai w Tokio Wariata i Zakonnice z moimi studentami, bo taka była idea, mistrz i uczniowie. No i potrzebowałem dwóch aktorek, Iwony Budner i Anki Radwan, żeby zagrały Annę i siostrę Barbarę. I fundacja, w ramach której w Polsce powstawał ten spektakl, zwróciła się do dyrektora z pismem o zwolnienie. No to odpowiedź była prosta, nawet mi to niedawno gdzieś wypadło, skonać ze śmiechu, mniej więcej tej treści, że aktorki są osobami dorosłymi, same decydują o swoim losie. Jeśli się zdecydują na wyjazd z projektem do Japonii, oznacza to, że przestają być aktorkami Teatru Starego. I w dopisku też pragnę zwrócić uwagę państwa japońskich kontrahentów, że pewien wybitny reżyser polski, chodziło tu o Jerzego Grzegorzewskiego, przygotowuje w naszym teatrze spektakl oparty na tekstach Witkacego, co może zainteresować państwa japońskich kontrahentów. No, to nawet nie jest klasa pierwsza C. Więc z takimi ludźmi nie powinno się przebywać. Czyli to była taka potrzeba po prostu wolności decydowania. Absolutnie. Ja mówię oczywiście o sytuacji ekstremalnej, bo raczej sobie dawałem radę zawsze w grupie, starając się tylko uszanować czyjąś inną wolność, prawda? Aczkolwiek potrafię być beznadziejnie twardy i uparty. I to był taki, no po prostu nagle skoczyłem w świat, w którym przeważającej części o moich decyzjach, terminach i tak dalej, decyduje. Już pomijam taki inny fakt, że na przykład no, teatry w sposób nieprawdopodobnie opieszały, konstruują swój repertuar. No to jak są 3 miesiące wcześniej podane spektakle, to już jest wspaniale, prawda? No ale jeżeli ja zamknąłem 2018 rok, konkretne daty, no to jeżeli się potem teatr do mnie zwraca, ja mówię, przepraszam, jestem zajęty. W związku z tym, to na przykład, ja mówię, jedna z wielu takich, ja nie mówię źle o tym, tylko po prostu, no to jest jednak pewna dla aktora bardzo zajętego, którym ciągle jestem, ja zresztą już od lat wielu nie jestem na etacie w Starym Teatrze, bo przecież wraz z emeryturą po prostu zrobiłem miejsce młodym ludziom, więc to jest jasne dla mnie. Także, że to się da robić i jest świetne i zdrowe. Czyli to drugie odejście to było odejście po prostu po emeryturze. Tak. I to nie było od razu. Chyba sezon albo coś takiego. Prosił mnie po prostu Mikołaj, że może się bał, że jak odejdę, to potem się zaczną jakieś inne tam zobowiązania i żeby nie komplikować. Ale odszedłem. Ale jestem cały czas, przecież do dziś pracuję w Teatrze Starym. No właśnie. Jeszcze. No właśnie. Bo pan bardzo dużo pracuje, panie Janie, i jak ma pan jakąś taką, odnoszę wrażenie, absolutnie niespożyte siły. I kiedy oglądam pana, na przykład ostatni to był Cezary Tomaszewski, czyli Och Teatr. I kiedy widzę pana na scenie, nie mogę uwierzyć, że pan robi to, co pan robi na tej scenie. Myślę, że w ogóle widownia jest trudno uwierzyć. To znaczy, energia, kondycja. Nie chcę tutaj zadać pytania, jaka jest tajemnica? Ja pana zapytam, jak żyć? Ale jaka jest tajemnica? To znaczy, bo też przypomina mi się oczywiście spektakl z Bartosza Szydłowskiego razem z Błażejem, w którym pan... Z wejściem smoka. Bruce Lee. I to jest też jeden z takich bardzo charakterystycznych, powiedziałbym, elementów, jak mówimy o peszku, przepraszam, jak peszek, mówimy o peszku, o tacze peszka, czy wziąłeś peszka, to ta kondycja i ta witalność jest jednym z tych elementów, który zawsze jest zauważany i o którym się zawsze mówi. To jest, jak to jest tą energią? Specjalnie się nie zajmuję zdrowiem, raczej je rujnuję. Myślałem, że pan powie sok z grejpfruta, czy coś takiego. Nie, skąd? Nie. Po pierwsze, robię to, co lubię, jem to, co lubię, piję to, co lubię. Ale konkretnie. Piję koniak i wino czerwone. Razem?
Może być, ale raczej osobno. Czyli to jest ta tajemnica. Jak spada ciśnienie, koniak na pewno, ale koniak. I czerwone wino bardzo lubię, zwłaszcza włoskie. No, ta, no i co, jem? Jem normalnie, staram się jednak nie jeść jakichś tam chlebów, makaronów dużo, bo trzeba jednak, no, trudno się potem zrzuca. Ale ja naprawdę dużo pracuję, więc fizycznie no, wypacam to po prostu, co tam mi przybędzie. Mhm. I aktywność najzwyczajniej w świecie, taka naprawdę nieudawana. Mhm. Nieudawana. Ale wiem, że mam swoje ograniczenia. No. Teraz zagrałem 3 właśnie scenariusze dla jednego w Łodzi, Rawiczu i wczoraj w Bydgoszczy. I zawsze się dziwię, że jest tyle osób przychodzi i tak wspaniale słuchają tego. Część z nich przychodzi sprzed 20 lat, to widzieli i tak dalej. To jest jakiś fenomen tego tekstu po prostu i sytuacji, która nas otacza, która ten tekst jakby odbija. To jest niezwykłe. Ja przez ostatnie 3 lata pytałem naszych gości o to często, o pracę z kolejnymi pokoleniami, z najmłodszym pokoleniem reżyserów. I to różnie bywało. Byli tu tacy, którzy bardzo byli na to otwarci, byli tacy, którzy niekoniecznie. A odnoszę takie wrażenie, że to pytanie w przypadku pana jest zupełnie jakby bez sensu, w tym sensie, że pan ze swoim w ogóle nastawieniem do teatru, z tym otwarciem na eksperyment, o którym mówiliśmy, z tym otwarciem na eksplorowanie nowego, wydaje się, że oczywistą oczywistością, czytując klasyka, jest to, że pan się spotyka i tak mnie mam, lubi się pan spotykać z tymi młodymi reżyserami. Czy ja to wymyśliłem, czy tak jest, czy absolutnie tak jest, dlatego że no, ja też wielokrotnie to powtarzam, że młodzi ludzie mnie informują tak naprawdę o świecie, w którym żyję, a którego nie do końca rozumiem z 1000 powodów, no, choćby z tego, że ja z wyboru nie posługuję się komputerem. Aha. W związku z tym z całej rozciągłości no, nie wchodzę w świat wirtualny, internetu, tych wszystkich rzeczy, nawet nie chcę się kompromitować przekręcaniem nazw. Mam bardzo stary telefon, który mnie tylko budzi i rozmawiam. Nie posługuję się GPS-em. Jak jadę do Rawicza, to mam mapę Rawicza, przygotowuję się. Jak jadę do Bydgoszczy, bardzo skomplikowane miasto, to mam mapę. Po prostu w hotelu sobie wieczorem patrzę i potem jestem skupiony i aktywny. Na marginesie chcę powiedzieć, że moje zdrowie również wynika z tego faktu. Znaczy uważam, że nie chodzi o to, że się siedzi przy komputerze i tak dalej, ale że w ogóle umysł jest zabrudzony tym natłokiem śmieci, które produkuje ten świat. I ale jedzie pan samochodem. Nie gardzę, no jeżdżę samochodem, bo muszę się... Nie dorożką. Nie dorosło, ani nie jestem noszony w lektyce. Więc... Gdzie jest ten brak technologii? Gdzie jest granica? Gdzie jednak samochód? Nie, ale na przykład... Ale ma pan rację, rzeczywiście. Bardzo się dziwił producent niemiecki. Ja mam zwykłego Forda Focusa. No, może nie taki zwykły, ma 200 koni, ale, bo jeżdżę szybko. Ale został na zamówienie, nie taki drogi, w Kolonii robiony. I oni nie byli w stanie zrozumieć, co to jest za facet, aha, który zamówił ten samochód, absolutnie z podkreśleniem nie chcę mieć wmontowanego GPS-u, tam w ten komputer. Aha. Chcę mieć z uporem maniaka, powtarza, musi mieć tu pojemnik na okulary słoneczne. Aha. I ten pojemnik tam na mapy i tak dalej musi być chłodzony. I reszta mnie nie obchodzi. Chłodzony? Co to jest za facet, który ma takie wymagania? One są jakieś przedpotopowe w ogóle. Dlaczego? Mhm. Bo tam mam chłodzone, bo tam mam na przykład zrobioną kanapkę. Bo jeżeli nie, to będę musiał zjeść hot doga. Pierwsza moja myśl. No dlaczego mam jeść hot doga? No? Mam wrażenie, tak, że jem jakiś ciepły papier toaletowy, tak, taki zwinięty, tak, po prostu. Paćkę jakąś z tym. Także tak, mam swoją kanapkę. Kanapka, ona jest okulary, chłodna, jak jest upał na przykład, albo woda jest schłodzona. I to jest przyjemność, to jest zmysłowość i tak dalej. To nie jest byle jakość. No prawdziwa La Grande Bellezza. Nie, dlaczego? Ale to ma sens rzeczywiście a propos tego zaśmiecania, to jest to prawda. Znaczy ja się na tym nie znam, więc nie mam prawa się odzywać na ten temat, ale mam takie wrażenie, no obserwuję na przykład moją wnuczkę, no, która ma wszystkie powody, żeby być no, taką szczęśliwą dziewczyną. Wjedzie się jej dobrze, jest przepiękną blondyną, no nie jest aktorką szczęśliwie, studiuje
I ona jest taka smutna. Jest po prostu smutna. I nawet kiedyś odbyłem z nią rozmowę, ma 20 lat. Bez przerwy w tym telefonie, w tym komputerze, jak się odrywa, tak patrzy na mnie tymi niebieskimi oczami. To jest jakaś skądinąd. I ja sobie myślę, Zosia, czy ty mnie naprawdę rejestrujesz? No ale dziadek, o co chodzi? Że co? Ale jakiś ma przejmujący mają smutek. No nie wszyscy, prawda? No. Pytam moich studentów o coś. Pierwsze to jest odruch. Telefon, pik. Ja mówię, ale co ty powiedziałeś? Co ty o tym mówisz w ogóle? Co ty wiesz? No tu pitu to i napisane. Rozumie pan, to jest kompletnie poza to, co pierwsze usłyszałem, choć nie wymyślił tego Szefer. Słuchaj i słysz. Patrz i widź. Nie wiem, co zrobić z telefonem teraz. Ja go schowam. Tak. Teraz nieszczęście mnie czeka, bo kupiono mi w rodzinie nowy telefon i czeka mnie udręka prze... Może no. To jest temat na monodram. Może. Ale chciałem wrócić... Może. Tak. Właśnie. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego pytania o tych młodych, bo mnie to bardzo interesuje. A, przepraszam, bo mówiłem, że jestem dygresjonistą. Ale i o te prawdy. Więc oni mnie informują o świecie, w którym żyję. Przecież nie czytam gazet, to jest następna rzecz. Telewizji nie oglądam. No dzisiaj to wiem, i lepiej. Wiem, co tam będzie. I wiem, czemu służy. No czasami jakieś filmy i takie szkoleniowo. Ale młodzi ludzie, znaczy powiem tak, rozczulają mnie i starsi ode mnie, i moi rówieśnicy, i młodzi. Starsi rozczulają mnie takim powrotem do beztroski, takiego świata, który jest jeszcze przede mną. Moi rówieśnicy rozczulają mnie tym, że stwierdzam, że ja chyba tylko tak, też taki jestem, tylko ja nie rejestruję tego. A młodzi mnie po prostu rozczulają jakąś nieskończoną ignorancją i głupotą. I takim marnowaniem życia, i to jest cudowne po prostu, że ja sam taki byłem. I tak się przerażają rzeczami, którymi się nie warto przerażać. I przejmują rzeczami tak, no ale przecież ja im nawet tego nie powiem, bo byłbym idiotą. Wiem jedno na pewno, że mam z nimi doskonały kontakt. Ja ciągle jestem i wiem o tym, więc nie mam co też zaklepywać, że kolejki do mnie stoją w szkole teatralnej, jednej i drugiej. Mówię o Bytomiu. No właśnie, teraz tam robię dyplom z tancerzami. No ja ich uwielbiam. Jest krótka piłka, kiedy oszukują. To znaczy, bo dyscypliny bardzo szybko ich uczę. To znaczy, nie spóźniania się, nie wchodzenia na scenę w butach z ulicy. To są trzy spotkania, po trzecim zamykam drzwi na klucz i oni doskonale wiedzą, że ja nawet się te papierki, nie tego, ale oni mają opuszczone te i dyscyplinarne przesunięcie tego, więc ja nawet nie dyskutuję. Mhm. To skutkuje fantastycznie, żadne obietnice, kazania. Natomiast nie oszuka mnie młody człowiek, który udaje, że pracuje, a ja doskonale widzę, że jest nieprzygotowany. Po prostu, ale to jest taka natura, no bo jak szaleje po nocach, to jest prawo młodości i tak dalej, tam raz, dwa, prawda. Nie cierpię po prostu takiego leserowania, takiego udawania, że pracuję, bo wiem, że wszystko jest z pracy. Wszystko jest tylko z pracy, wiem to po sobie. Ja naprawdę nie mam poczucia, że jestem jakiś utalentowany czy coś. Ja jestem absolutnie przeciętnym facetem. Tylko ilość bodźców, które sobie ufundowałem, spowodowała nowe kombinacje, nowe takie zainfekowania i to po prostu działa jak do entej potęgi. To się mnoży samo i potem już przychodzi samo, bo się odbija. To jest też no, takie Boże Święty, cóż ja powiem. Pozytywne myślenie się samo bierze. No. Przecież ja z nimi ćwiczę. I oni często, to też jest właśnie dowód tych wszystkich tam smutków, siedzeń, tego narzędzie szatana, naprawdę ten komputer, że po prostu, że oni po pół godzinie wysiadają.
łapią się za kręgosłupy, kolana, a ja dalej skaczę jak głupi po prostu. Rocznik i mówią, 44. Pan jest cyborgiem. Ja mówię, tak, ja jestem cyborgiem. Proszę Państwa. Więc ci młodzi, no już starczy, nie. Dobrze. A poza tym ci młodzi, to jest ewidentna sytuacja wampiryczna. To przecież nie jest tak, że oni mi nie dają nowej energii. Po prostu mi dają nową energię, no, najzwyczajniej w świecie. Potrafię się zachwycić czyimś takim Bożym darem jakimś, albo pracą, prawda? I wiem, że to... Jest teraz tylko taka aktorka w Starym, ona no niestety już w Warszawie jest, ale moja studentka właśnie z chłopakiem, który bardzo złe warunki tak zwane ma, bo on jest malutki i bardzo dojrzale wygląda, czyli trudny do obsadzania, a jednocześnie niebotycznie utalentowany, inteligentny, Boże najsłodszy. No i ona z nim, ona nigdy w teatrze by nie zagrała teraz u młodych, tak. Helenę na przykład w Ujaszkowaniu. I kiedyśmy robili, i ja mówię, Boże, jakie ty skoki zrobiliście, jakie skoki jakościowe. Co wyście zrobili? Ile razyście mieli próby? Ze 200. Ja mówię, przestań żartować. Nie, ze 200. Ja im wierzę, że mieli 200 przebiegów, bo ja czasami mówię, że ilość przechodzi w jakość również. Mnie pan powiedział, trzeba dużo, dużo. No tośmy to zrobili tytułem eksperymentu. I nagle strzeliła jakaś jakość, no naprawdę bym potem panu na ucho powiem, o kim opowiadam. I pan ja się chyba, zgodzi naprawdę z moją ocenę. Ja chyba nawet wiem, ale dobrze, ocenę. Sprawdzimy. Także, że praca, no to a propos pracy. I to czy młody, czy stary, czy to nie ma znaczenia. Ja nigdy nie wierzyłem w to, że nawiedzi mnie polski Duch Święty i nagle bez próby zagram jakąś scenę kosmiczną. Nie, to się wszystko wypracuje. Jan Peszek, proszę Państwa. Jan Peszek. Bo my mamy taki tutaj zwyczaj, że nasi goście dostają na koniec portret. Fantazja pod tytułem Peszek. Młody. Za młody? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdyby pan mógł jeszcze spocząć na chwilę, tak na sekundę. Ja również Państwu bardzo dziękuję, a dzisiaj jest tak trochę wyjątkowo, w tym sensie, znaczy trochę wyjątkowo, bardzo wyjątkowo z racji naszego gościa, ale trochę wyjątkowo też z racji tego, że Pan jest właściwie, Panie Janie, takim przepysznym deserem, który ufundowaliśmy sobie na koniec, ponieważ to jest ostatnie spotkanie z cyklu Moja Historia, których było, trudno zliczyć, mam tu nawet listę, mieliśmy tutaj przez ostatnie 3 lata Mariana Opanie, Gołdę Tęcer, Ewę Dałkowską, Olgierda Łukaszewicza, Danutę Szaflarską, Krystynę Tkacz, Macieja Nowaka, Krystiana Lupę, Annę Polony, Stanisławę Celińską, Adama Ferencego, Ewę Wiśniewską, Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Jerzego Trele, Jana Englerta, Barbarę Kraftówna, Andrzeja Seweryna, Annę Dymną, Magdę Zawadzką, Jana Frycza, Jerzego Radziwiłowicza, Jerzego Sztura, Krzysztofa Kowalewskiego i teraz pana Jana Peszka. Więc lista zacna. Co za towarzystwo. Diabelskie towarzystwo. I z tego, co mi wiadomo, jest jakiś mały filmik przygotowany tutaj nam na koniec. Ja nie wiem co, ja nie widziałem go, więc może sobie go po prostu wspólnie, jeśli pan pozwoli, państwo pozwolą. Może szklankę wody. Skąd pan wie? Dziękuję. Lasłem w buta. Grałam królowę bajki, grałam, pamiętam, tak, to było wydarzenie.
naszym domu, bo mama nawet ściągnęła takie aksamitne kotary z okna i zrobiła mi taką królewską szatę. I byłam królową Belgii. Ale już nie pamiętam, na czym to polegało. No nie, to piękna była królową bajki. Królową bajki jestem i staję przed nami. Absolutna rozpacz ze względu na to, że stwierdziłem, że jakoś jestem umysłowo ubogi. Że moi koledzy, przyjaciele mają już sprecyzowane zdanie na temat swojej przyszłości. Ten gdzie na taki widział, ten na taki innego, prawo, matematyka, fizyka. A ja jak idiota zależony w tym takim lekkim życiu towarzyskim nie wyjdzie. Nie wiem, co z sobą robić. No i w gruncie rzeczy po najmniejszej linii oporu mówię, a matka aktorka, to może ja też będę. No, różne rzeczy się odkrywa, prawda? Może coś się, właśnie coś się znajdzie, ale tak mam pisać, że gdy sztuk powstał, była poezja, była proza, czuł się tam bardzo dobrze. Mnie do dzisiaj nie lubią nic. Ja byłem bardzo słaby muszy. Ale ja wiem, co jest i tak myślę, że jak nie ma lat 20, to na przykład nie zrezygnowałabym z roli Garbarzyńskiego. Bo ja zrezygnowałam. Bo nie rozumiałam nic. I się czułam dwa tygodnie, chodziłam na próby. A strasznie żałuję, dlatego to fajny facet mi się podoba. Zacząłem mówić, taka kompletna cisza. A straszna cisza, myślę sobie, nie, dlatego, że mi się podoba. Więc mówię sobie dalej, pierwszym, mówię, skończyłem. Cisza się przedłuża. Mówię, no, to wziąłem ich za wodę. Na pewno. I się odzywam Rosem Brzykowski. I mówię, przepraszam, ale co pan mówił? Mieliśmy profesor szkoły, a nie zna Białora. Białora mówił, panie profesorze. Aha. No tak, rzeczywiście. Wie pan, bo tu chodzi o to, że ja to muszę spróbować w domu, to mnie zafascynowało, że pan potrafi, to jest właściwie u żadnego człowieka jak możliwe, każde słowo podkreślić ruchem. Tak, historia.
tą klątwę, a jest to taka scena, że przyjeżdża matka do swojego syna księdza. Którego pan gra. Tak, o klątwę, czekaj. No i ta matka, Wajda mówi to sam z siódmego rzędu, Izabela Olszewska gra mamę i on mówi, wiesz Lisa, ja mam taki pomysł, żeby ta matka była ślepa, ta czarna okularka. No i za mówi, no dobrze, że Andrzeju, no ale tutaj jest także, tutaj widzę rządki, ja tu a Wajda mówi tak, no i to rzeczywiście muszę czytać sobie. O, wiesz Lisa, to ona będzie na jedno. Raz, dwa, trzy. Ja też Państwu życzę dużo radosnego życia. Bardzo dziękuję za te 3 lata. Dziękuję Dorocie Buchwald-Szewowej Instytutu Teatralnego za to zaproszenie i za to, że mogłem przez te 3 lata te spotkania z tak wspaniałymi ludźmi jak pan Jan Peszek prowadzić, bo to jest naprawdę no, wielki zaszczyt i wielka przyjemność. Dziękuję, że Państwo tak tłumnie przychodzili na te nasze spotkania. Okazuje się, że ludzie chcą słuchać i rozmawiać o teatrze. To mnie zawsze pociesza. Bardzo Państwu dziękuję i dobranoc.